Dzień dobry. Cieszę się, że zebraliśmy się na tej debacie. Będzie to debata inna niż wszystkie. Będzie to debata, w której nie będziemy nastawiani na konfrontację, nie będziemy nastawieni na to, aby powiedzieć coś jak najszybciej i aby dopiec komuś. Będziemy starali się naprawdę rozmawiać, dlatego że jesteśmy w teatrze, miejscu dialogu. Są ze mną dzisiaj kandydaci i kandydatki komitetów demokratycznych. Dorota Olko z Lewicy. Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej. Urszula Zielińska z Zielonych. Oraz Anna Radwan-Rorenszew z Trzeciej Drogi. Ci biedniejsi muszą wziąć kredyt, zadłużać się i tak dalej, i tak dalej. To wszystko często w parabankach. To wszystko również trzeba po wyborach zmienić i chcemy rocznie przeznaczać na procedurę in vitro 0,5 miliarda złotych finansowaną w 100% ze środków budżetowych. Chcemy również przede wszystkim, żeby te usługi społeczne, usługi publiczne czy medyczne były po prostu realne. Bo zobaczmy na stomatologię. Kto z Państwa korzysta z publicznych usług stomatologicznych? Bardzo, bardzo niewiele osób, prawda? Więc chodzi o to, żeby te wszystkie usługi publiczne, które nam się należą jako tym, którzy płacą podatki, były realne, a nie były pozorowane czy fasadowe. Więc o to też w tym wszystkim chodzi. I takim moim konikiem, poza oczywiście tym, czym się zajmuję, czyli patrzeniem tej władzy na ręce, jest polityka senioralna. I chciałbym powiedzieć wam tylko jedną rzecz, że polityka senioralna nie dotyczy osób starszych, 60+, ale dotyczy nas wszystkich. Bo w sytuacji, kiedy jesteście młodszym pokoleniem, czy część z państwa, ja jestem tym średnim, jeżeli pojawia choroba w rodzinie, pojawia się niesamodzielność, niepełnosprawność, Alzheimer, to po prostu jest to obciążenie nas wszystkich, prawda? I zazwyczaj ten obowiązek opieki państwo na siebie nie bierze, ba, samorząd na siebie nie bierze. On zostaje obowiązkiem osób najbliższych. I chodzi o to, żeby w takich sytuacjach, kiedy się pojawia taka sytuacja, żeby można było liczyć na swoje państwo, na swój samorząd. I do tego są potrzebne również konkretne instrumenty, które my proponujemy, czyli również świadczenie dla osób niesamodzielnych, po to, żeby aktywny opiekun mógł pracować. Proponujemy połowę minimalnego wynagrodzenia na to, żeby można było opłacić opiekuna, czy też chcemy zaproponować urlopy wytchnieniowe, takie miejsca też, gdzie by po prostu opiekun, który często sprawuje tę opiekę 48 godzin na dobę, miał chwilę dla siebie i po prostu nie zwarniował. Czyli takie państwo przyjazne. Więc i druga ostatnia sprawa. My też proponujemy, bo oczywiście ważne są mieszkania na wynajem, ale są osoby, które chcą mieć mieszkanie na wynajem, a są osoby, które chcą ciężej pracować na przykład i mieć swoje własne mieszkanie po to, żeby zostawić swoim najbliższym czy swojej rodzinie. Więc chcemy stworzyć taki instrument i dla tych, czyli dopłata do wynajmu 600 zł miesięcznie, ale również kredyt 0% na pierwsze mieszkanie. Więc i uwolnienie wszystkich gruntów, które są w tej chwili zarządzane, czy to Poczty Polskiej, czy to Krajowego Zasobu Nieruchomościowego, przekazanie samorządom, przekazanie na budownictwo mieszkaniowe, mieszkania społeczne. I to tu pewnie to jest konik Anny Radwan, czyli sprawy europejskie KPO. Słuchajcie, dla Warszawy my czekamy na 5 miliardów złotych dla Warszawy z KPO. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, czy ochronę zdrowia, tam jest blisko 30% z KPO, to jest ochrona zdrowia. To jest finansowanie uczelni niemedycznych, również na akademiki można te środki wykorzystać, ale przede wszystkim zakup nowoczesnego sprzętu. Są, słuchajcie, szpitale w Polsce. Moja babcia ostatnio była 96-letnia w Krakowie w szpitalu Żeromskiego w Nowej Hucie i tam nie ma, tam jest oczywiście jest tomograf, ale nie ma rezonansu na przykład magnetycznego. Oni się starają od kilkunastu lat, żeby mieć rezonans magnetyczny, który jest po prostu podstawą w każdym szpitalu, który jest wielospecjalistyczny. Na to też są pieniądze w KPO. Jeżeli oni blokują te środki, to my musimy powiedzieć, to z takiego powodu ktoś, nie wiem, nie zostanie dobrze zdiagnozowany, komuś się nie udzieli pomocy, bo po prostu te pieniądze są na wyciągnięcie ręki i my, mam nadzieję, opozycyjny, a za chwilę prodemokratyczny rząd, te środki bardzo szybko odblokujemy i mamy na to plan.
Obie panie zostały w zasadzie wywołane do odpowiedzi, więc może Urszula? Tak. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć wam, nie wiem, czy to państwo wiecie, że w Polsce średnio żyjemy 4 lata krócej niż średnio reszta Europy. To jest bardzo duża różnica. 76 lat to jest średnia długość życia w Polsce, 80 w Europie, w reszcie Europy. I to jest znacząca różnica. I jednym z czynników wpływających na tą długość życia jest jakość środowiska. Jakość powietrza na przykład, którym oddychamy. I okazuje się, to są znów jedne z najnowszych badań Uniwersytetu Harvarda, że w Polsce z powodu jakości powietrza, niskiej, toksycznego powietrza, umiera rocznie, przedwcześnie, nie 45-50 tysięcy osób, jak dotychczas sądziliśmy. Takie były badania i taką liczbę pewnie państwo kojarzycie, ale aż dwukrotność tej liczby, czyli około 90 tysięcy osób. Ponieważ połączono wpływ na przykład toksycznego powietrza na choroby nie tylko nowotworowe i choroby typowe związane z oddychaniem, ale też choroby układu krążenia, takie jak zatory, zawały, wylewy. I okazuje się, że Polska jest krajem o jednej z najwyższych umieralności. 90 tysięcy to jest jedno średniej wielkości miasto umierające przedwcześnie tylko dlatego, że jesteśmy wciąż uzależnieni od węgla. I teraz co robi państwo, żeby to zmienić? A obecnie wprowadziło program Czyste Powietrze, który dla osób najuboższych nie działa, w ogóle nie działa. Ten program ogólnie średnio działa, to jest 103 miliardy miały być zainwestowane w to, żeby wymienić właśnie ludziom, żeby wymienić kopciuchy, żeby docieplić domy, mieszkania, czyli takie podstawowe zadania, które właśnie wpływają na tą krótką długość życia. I okazało się, że w ciągu 5 lat istnienia tego programu od 2018 do 2023 tylko 5% tych środków, które ten obecny rząd niefortunny obiecał, zostało w tych celach wypłacone. I to nie osobom najmniej zarabiającym, tylko takim średnio zarabiającym, bo tylko one mogą sobie pozwolić na to, żeby sfinansować na dzień dobry nowy piec, albo jeszcze, nie daj Boże, docieplić dom, mieszkanie, to jest już wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy, tak od 60 wzwyż. No więc ten program należy natychmiast właściwie uruchomić, przede wszystkim skierować ten strumień pieniędzy do ponad 1,5 miliona ludzi, gospodarstw domowych, rodzin, które dziś określamy jako wrażliwe, to się tak zimno, tak dziwne określenie, wrażliwe energetycznie, wrażliwe, ubogie energetycznie, jeszcze gorsze określenie. Chodzi o to, że to są ludzie, którzy albo nie są w stanie zapłacić rachunków zimą w pełni, albo rezygnują z części swojego mieszkania czy domu i na przykład w ogóle rodzina zaczyna używać tylko kuchni i jednego pokoju, a reszta domu jest zimna. I to albo na przykład, jak znajoma mojego kolegi wyjeżdża po prostu zimą ze swojego domu na południu Polski do córki, do miasta, bo nie jest w stanie ogrzać tego domu zimą. I to jest właśnie ten problem, który dotyka co najmniej 1,5 miliona gospodarstw domowych z 14 milionów. I to jest znów znacznie wyższa statystyka niż średnia europejska. I teraz my policzyliśmy jako Zieloni, że w cenie jednorazowych dopłat do ogrzewania i do utrzymania cen energii na średnim poziomie, które to dopłaty głównie zostały skierowane, ten strumień pieniędzy w zeszłym roku został skierowany głównie do dużych spółek energetycznych, takich jak Orlen, PGNiG, czyli też Orlen, Energa, czyli też Orlen, PGE. 200 miliardów w ciągu jednego roku przeznaczył Skarb Państwa tylko na jednorazowe dopłaty do węgla, gazu,
peletów i różnych innych paliw stałych. I większość tych pieniędzy, prawie 3/4, poszła właśnie do spółek energetycznych. Dzisiaj Orlen robi, widziałam takie billboardy, 14 milionów zainwestowaliśmy w to, żebyście mieli tani prąd. Nie, 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 to nie oni zainwestowali. Skarb Państwa to przeznaczył. Jednorazowo, w ciągu tylko jednego roku, jestem członkinią Komisji Energii i Klimatu, przez którą przeszły wszystkie ustawy, które te właśnie jednorazowe dotacje kierowały do tych spółek energetycznych, a na koniec tego roku dalej mamy 1,5 miliona osób ubogich, gospodarstw domowych, rodzin ubogich energetycznie, takich, które nie są w stanie się na zimę zabezpieczyć. Gdybyśmy ten strumień pieniędzy skierowali na faktycznie realny program działający dla najuboższych, program Czyste Powietrze, moglibyśmy nie w ciągu jednego roku, tylko w ciągu 5 lat, ale w ogóle zabezpieczyć te 1,5, zlikwidować ubóstwo energetyczne w Polsce praktycznie. Moglibyśmy zabezpieczyć te rodziny, te 1,5 miliona, w ciepłe mieszkanie, docieplić ich mieszkania, zamontować tym, którym można, instalacje fotowoltaiczne i niskoemisyjne źródła ciepła, jak na przykład pompy ciepła. To są tego rodzaju gigantyczne strumienie pieniędzy poszły na jednorazowe dopłaty do paliw kopalnych, podczas kiedy mogłyby pójść strumieniowo celowane do ludzi, którym to naprawdę jest potrzebne, na niskoemisyjne urządzenia, które zabezpieczyłyby ludzi ubogich energetycznie w Polsce na 20 do 25 lat, bo tyle wynoszą gwarancje na takie urządzenia niskoemisyjne i tyle, taka jest długość korzystania z nich. Jednocześnie zlikwidowalibyśmy około 1/5 zapotrzebowania na węgiel, co najmniej. Jednocześnie obniżylibyśmy zapotrzebowanie na energię, bo te domy byłyby docieplone, czyli oszczędzilibyśmy znacznie energię, obniżylibyśmy emisję, obniżylibyśmy pyły, które nas trują z węgla, z innych, ze spalenia wszystkim, tylko nie oponami, jak to powiedział, nie wspomnę nazwiska tego człowieka. I to jest jeden ze sposobów, gdzie jeden strumień pieniędzy, który już dzisiaj jest i tak kierowany na jednorazowe, nieskuteczne dopłaty, skierować w taki sposób, żeby rozwiązać jeden konkretny problem społeczny w bardzo konkretnej grupie społecznej, zabezpieczyć ją na 20 parę lat, a dla reszty poprawić jakość powietrza, obniżyć konsumpcję energii, obniżyć zapotrzebowanie, uzależnienie od węgla. Wszystko w jednym. I to jest jeden z naszych projektów, postulatów. Nazwaliśmy to jako Zielony Dom. I to jest efektywny system kierowania tego strumienia pieniędzy do tych, którzy naprawdę tego potrzebują, po to, żeby zabezpieczyć ich na dekady, a nie na jeden tylko sezon. A o innych postulatach i pomysłach powiem w kolejnych wejściach. Dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Teraz jeszcze jeden głos w sprawie nierówności, a później przeszedłbym już do pytań Państwa do kandydatów i kandydatek, kandydata i kandydatek, a oraz też, jeżeli będzie na to przestrzeń i będzie taka wola, jakby pytań kandydatek i kandydata do siebie wzajemnie. Ale to tak jak zdążymy i myślę, że też pytania Państwa są dla nas ważniejsze, więc... Słuchajcie, ja mam, tak jak w Parlamencie Europejskim, zostały mi 3 minuty. I jeszcze moderator szeptał, żebym za długo nie mówiła, więc spróbuję szybciutko. Najpierw mówiłem o tym, że mamy nieograniczony moderator czas, a teraz... Moderator jest wspaniały, poradzimy sobie. Tak. Szanowni Państwo, o 2 rzeczach chciałam powiedzieć. O zdrowiu kobiet. Tutaj moi przedmówcy o tym mówili. My jesteśmy wszyscy święcie przekonani i wiemy o tym, że zdrowie kobiet jest znacznie ważniejsze niż budowa CPK, czy przekopów wiślanych, czy jakichkolwiek innych fantasmagorycznych pomysłów Prawa i Sprawiedliwości. W naszym programie mamy szereg propozycji skierowanych do kobiet. To jest właśnie między innymi, podobnie jak Michał Szczerba mówił, to jest bezpłatne in vitro, ale to jest też bezpłatny... I teraz straciłam ten, jak się mówi, jak się rodzi i żeby cię nie bolało, to jest to... Znieczulenie. Może dlatego, że sama mam 3 dzieci i przypomniałam sobie, jak to boli i z emocji zapomniałam. Proste słowo, znieczulenie. Znieczulenie okołoporodowe to jest też dostęp do ginekologa
prosty dostęp, łatwy dostęp w każdej gminie i też rzecz bardzo ważna dla młodych dziewcząt, dla młodych kobiet, to jest też dostęp do ginekologa od 15 roku życia, a dzisiaj, jak wiemy, tutaj ten dostęp do ginekologa może być tylko przy obecności opiekuna bądź też rodzica. Ta kwestia zdrowia kobiet to jest coś, nad czym ja będę też pracować w Sejmie. I druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, też tak może domykając to, o czym moi przedmówcy mówili, i wrócę znowu do tej Unii Europejskiej. Wszystkie rzeczy, o których mówimy, polityka klimatyczna, polityka równościowa, to właśnie docieplanie mieszkań, przewidywalność, to się zawiera wszystko w naszej obecności w Unii Europejskiej. I być może już wszyscy jesteśmy zmęczeni też mówieniem o tej praworządności, ale tak naprawdę to jest ten punkt pierwszy, najważniejszy, który musimy spełnić. I nie tylko, żeby odblokowali te pieniądze, no bo to jest ten warunek, to tak okropnie brzmi, kamień milowy, żebyśmy uzyskali pieniądze na te wszystkie dobrodziejstwa, których potrzebujemy. No ale to jest właśnie nasza demokracja. To jest coś, o czym być może trochę mniej teraz mówimy, bo może nam to spowszedniało. Być może też nie mamy jasnych narzędzi. Już protestowaliśmy. Ile razy wszyscy żeśmy wychodzili, protestowaliśmy. Czarne marsze przeciwko PiS-owi, a jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Nie chcę mówić gdzie, ale w czarnej, jak mówił klasyk Kisielewski, zdaje się, cały czas jesteśmy. Więc ta praworządność to jest coś, czego nie możemy odpuszczać i co 16 października musimy położyć tak naprawdę prezydentowi Dudzie na jego biurku. Dziękuję bardzo. I teraz może czas na pytania od Państwa. Widzę dwie ręce. Jakby ktoś mógł podać mikrofon. Dzień dobry. A więc ja mam takie pytanie. Tutaj. Jestem młodą lekarką tuż po stażu podyplomowym. Aktualnie polityka prozdrowotna PiS jest dosyć ciekawa. Chodzi o to, że ja jako młoda osoba tuż po studiach wiem, jak one dla mnie wyglądały i wiem, jak wygląda kształcenie lekarzy w Polsce. I obecnie utworzono ponad 40 uczelni w Polsce, z czego dużo jest prywatnych, ponad połowa. Aktualnie ponad połowa studentów medycyny w Polsce płaci za studia. I właśnie fajnie, że będziemy mieć więcej lekarzy, ale to nie będą lekarze dobrze wykształceni. To są uczelnie, które dopiero startują. Nigdy nie uczyły nawet zawodów medycznych. I jestem ciekawa, jak Państwo się na to zapatrują, bo jeżeli zmieni się władza w Polsce, to czy my usuniemy tych lekarzy, czy ich przeniesiemy do lepszych uczelni? Jak później będzie wyglądało kształcenie, no bo fajnie jest mieć więcej lekarzy, ale my potrzebujemy specjalistów, a nie byle kogo. Więc to jest moje pytanie do Państwa. Chyba o tym był protest, prawda? Na Miodowej w niedzielę tak, byłam. Sobotę, tak. Ja rozumiem, że zbierzemy pytania, tak? Teraz jeszcze tutaj. Dzień dobry, jestem Mikołaj. Chciałem się zapytać, może niekoniecznie w zakresie polityki społecznej, ale w takich relacjach w społeczeństwie. Ja tutaj nie będę ukrywał, że ja jestem, że działam w jednym komitecie Koalicji Obywatelskiej i chciałem się zapytać, moje pytanie tak dotyczy trochę polaryzacji społeczeństwa. Codziennie stoję na ulicach w rodzaju ulotki i to, z czym codziennie się spotykam, to ludzie, którzy na mnie patrzą i widzą we mnie wroga. Widzą we mnie Niemca, hitlerowca, nie widzą we mnie... No tak, ale to już jak powiedziałem, że... Historię potem o tym nazwisku, żebyście się nie bali. Historia jest proszę. Przed 19 tylko. Tak, przed 19? No ale mówiłam najkrócej, 3 minuty. I to, co mnie właśnie martwi, to, że właśnie przez to, że no, ludzie widzą to takie biało-czerwone serduszko, naklejkę na mojej kurtce czy bluzie i widzą od razu we mnie wroga. I ja mam 20 lat i no, będę żył w tej Polsce i boję się tego, że przyszłe lata to będzie jeszcze dalsza taka bitwa, po prostu mordowanie się, takie oczywiście słowne, ale jakby no i zastanawiam się, jak jesteśmy w stanie to naprawić, państwo jako no właśnie przedstawiciele tej demokratycznej strony. Jeszcze jedno pytanie. Dobra, jasne. Wszyscy zapamiętamy te pytania, na pewno.
Dzień dobry, Michalina Gralak. Ja mam takie pytanie, bo Państwo nic nie mówili o osobach niepełnosprawnych, a większość osób niepełnosprawnych w Polsce wygląda tak jak ja, bo właściwie no 5% osób jeździ na wózkach, a ja jestem osobą niepełnosprawną od dziecka, choruję na epilepsję. Wiem, że są bardzo nieprzyjemne zmiany dotyczące tak zwanych zakładów aktywności zawodowej, w których zatrudniane są osoby niepełnosprawne i zostało to ograniczone do osób ze znaczną niepełnosprawnością i osób z umiarkowaną niepełnosprawnością, ale ograniczenie jest do osób autystycznych i osób, które mają schorzenia psychiczne. Dlaczego osoba taka jak ja, chora na epilepsję, czyli chorobę neurologiczną, nie może pracować w takich zakładach? Jak Państwo by rozwiązali właśnie problemy osób niepełnosprawnych, po których najczęściej nie widać tego, że są niepełnosprawne? To ja mam... Nie macie mikrofonu, to jest... Ja teraz. Właśnie. Tutaj jest osoba, która dysponuje. Dobra. Czy mnie słychać? Tak, to ja mam. My tu mamy propozycję lewej strony, żeby jednak po trzech może zrobić rundkę odpowiedzi, co? Bo to ja mogę się szybko dorzucić, bo moje pytanie jest trochę do poprzedniego. Bo ja też z tematu studentów i ochrony zdrowia, więc podobnie. Ja z kolei mam bardziej. Stosunki koleżeńskie sama nie, ale mam dużo koleżanek pielęgniarek młodych i one mi mówią, że no właśnie, problem jest taki, że nie ma pielęgniarek, że ci lekarze, nawet jeżeli są wykształceni, na lepszych czy gorszych uczelniach, to jest też bardzo ciekawy temat, że oni po prostu wyjeżdżają za granicę. Dobre kształcenie, są bardzo dobre uczelnie medyczne w Polsce, znamy języki obce i możemy w Unii pracować, nie? I możemy wyjechać za granicę. Co Państwo proponują w ramach ochrony zdrowia, bo dofinansowanie bardzo ważne. No ale właśnie, żeby utrzymać tych lekarzy, pielęgniarki wykształconych lepiej, gorzej, było pytanie, w Polsce, nie? Żeby oni pracowali dla nas, a nie przede wszystkim za granicą. Umówiliśmy się, że dzielimy się pytaniami, żeby skończyć przed 12. Tak, i odpowiadamy tak 20 sekund maksymalnie. Zapamiętujemy, co mówiła poprzednia osoba. To można zadać, czy odpowiadacie na pytanie? Proszę. To jeszcze tak, tylko ostatnie, tak. Ja mam dwa pytania. Jedno takie pytanie, o pragmatyzm, bo ja bardzo lubię i cieszę się, że rozmawiam o wizjach, chociaż no, ona jest jakaś, to jest bardzo duży temat, ale jest pragmatyzm prezydenta Dudy do 2025 roku i kluczowe rzeczy, które da się przeprowadzić nie ustawami, które on będzie wetował, tylko rozporządzeniami albo inny sposób, bo oczywiście możemy opowiadać, a mówiliśmy o studniach, a nie, już nie chcę liczyć, ile to dni będziemy musieli cierpieć jeszcze. Drugie moje pytanie jest o w tym, jak skoro tak dobrze tutaj współpracujecie, kto będzie przyszłą ministrą od polityki społecznej, bo wydaje mi się, że również od nastawienia. I tutaj widzimy też te różne różnice, chociaż no nie kłócicie się teraz, bardzo się cieszę. Ale w podejściu, kto będzie przyszłą ministrą od spraw społecznych, bo jak wiemy od często osobowych decyzji, preferencji, zaplecza, po prostu wygląda tak polityka w danym resorcie, w danym obszarze tematycznym. No jeszcze bym zadał trzecie pytanie, ale byśmy chyba nie skończyli do jutra, bo mówimy o sytuacji, która już jest teraz bardzo zła, i jak ją naprawić, a w tej kampanii bardzo mało mówimy o mitygacji wszystkich polityk do zmian klimatycznych, które się wydarzą w Polsce za czasów, jeżeli będziecie rządzić przyszłą kadencję, to za czasów waszej kadencji. Znaczy, że warunki zewnętrzne będą dużo gorsze niż te, które mamy obecnie. I świat będzie wyglądał inaczej. I o tym nie mówicie. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie, jakby... Ostatnie, dobra? Bo tutaj. Bo już chyba nie będzie drugiej rundy. Ostatnie pytanie i odpowiadamy. No, Wachołuszko. Ja mam pierwsze takie króciutka rzecz, która jest do osób niepełnosprawnych. Było tu wspomnienie o osobach psychicznych. Mam osobiście dziecko, które w 14 roku, 15 przesiedziało się w łagrze w Białorusi. Wróciło psychiczne.
zresztą opisywane to było przez Łazarewicza, do dzisiaj nie może znaleźć pracy. Jest na moim utrzymaniu, nie może, oczywiście dostaje rentę. W tej chwili nawet ma 75% już, czyli jest zdolny do pracy. Nie może znaleźć pracy, bo jakakolwiek firma powie, że ma sprawy psychiczne, kończy się rozmowa. Przeszedł już setki firm. Oczywiście pewnie by znalazł pracę w jakiejś firmie, której osoby psychiczne były już bardzo zaawansowaną chorobą psychiczną. W jego przypadku, którym był kierowcą tiru, odebrano mu nie tylko tego, ale odebrano możliwość pracy. 5 lat mam tego. Ale drugie pytanie, takie ogólne dla wszystkich. Jestem osobą, która wprawdzie nie była posłem, ale startowała mi do Parlamentu Europejskiego i kilkakrotnie do Sejmu. Ale widziałam w tym Sejmie, poprzednim jeszcze kadencji, jak poszczególne partie nie mogą sobie się dogadać. I mam pytanie dla państwa, jakie państwa są możliwości kompromisu między partiami? Bo jeżeli macie stworzyć wspólny rząd, a to jest tylko możliwe po wygranej, i to o niewielkim 2-3 posłów przewadze, to ten kompromis będzie najważniejszą rzeczą. Przepraszam, że przedłużę, ale widziałam to w 13-14 roku, latając po Sejmie i próbując przekonać lewicę do propozycji związków partnerskich właśnie PO. Nie było możliwości, przegraliśmy wszyscy. Przegraliśmy wszyscy, bo lewica uparła się, że nie poprze porych PO, bo był bardzo ograniczony. Byłam w Sejmie wówczas. Widziałam to na własne oczy. Latałam pomiędzy poszczególnymi posłami, bo ich znam. Bo ich znam, po prostu większość tych osób. Także w wielu innych sprawach, jeżeli nie dojdzie do kompromisu, ten rząd się rozsypie, jeżeli zwyciężymy w ciągu paru tygodni, paru miesięcy. I będzie gorzej, bo ludzie nie drugi raz nie uwierzą. Te pytanie drugie jest o tyle ważniejsze. Dziękuję bardzo. I teraz szybkie odpowiedzi jakoś. Zasadzam się właśnie na ten mikrofon, tak, bo chciałabym na bardzo dobre pytanie odpowiedzieć o pragmatyzm, bo będziemy 15 października, będziemy 16 w sytuacji, kiedy już jesteśmy trzeba bardzo szybko uchwalić budżet na kolejny rok. Otwieramy kasę państwa i okazuje się, że tam jest większy deficyt niż nam się w głowie, znaczy niż w ogóle najlepsi eksperci oszacowali, bo jest tyle funduszy pozabudżetowych już dzisiaj na czele z funduszem covidowym, przez które wypompowuje się te pieniądze i tego nie widać. I faktycznie trzeba wtedy szybkich, pragmatycznych rozwiązań. I trzeba ludzi zabezpieczyć jednocześnie na zimę. I trzeba myśleć o tym, żeby zabezpieczyć ich w taki sposób, nie jak przez jednorazowe dopłaty z helikoptera, które nikomu do niczego do końca tak nie wystarczają. I żeby nie zrobić sobie kuku większego, czyli kryzys klimatyczny, więcej emisji, więcej smogu, palcie wszystkim tylko nie oponami, tak nie może być. Więc jedną z odpowiedzi na to są właśnie rozporządzenia. Są na przykład, mamy coś takiego jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w którym są gigantyczne pieniądze, które co roku nie są do końca inwestowane. Ten fundusz przychodzi do Sejmu i pokazuje, że wykonał planu 50% tylko, a to co wykonał, rozdał w różne dziwne miejsca, w tym właśnie no, dodał tam kościołom, znajomym królika, fundacjom jakimś dziwnym, które istnieją od 5 dni, między innymi. Takie wyciąga rzeczy między innymi Michał Szczerba i inni posłowie i posłanki w kontrolach poselskich. Więc na przykład program Czyste Powietrze można uruchomić natychmiast, bez ustawy, bo to jest program zarządzany przez, znaczy ustawa już jest, program już istnieje, trzeba tylko poprawić jego mechanizmy i odblokować faktycznie te fundusze. Te fundusze trzeba odblokować u źródła w innych miejscach, czyli fundusze europejskie, Krajowy Plan Odbudowy i fundusze strukturalne. I to jest kwestia
spełnienia kilku tych pierwszych, najważniejszych kamieni milowych. I to jest kwestia, którą da się zrobić w pierwsze 100 dni. Więc kolejna kieszeń, po którą należy sięgnąć, to są miliardy złotych, które rozporządzeniem, jednym podpisem ministra Adamczyka, dostał w prezencie minister Grubarczyk, specjalista od betonowania rzek, prostowania i w cudzysłowie tworzenia kanałów żeglugowych, bo nic tam nie będzie pływało tak naprawdę, bo to się już dawno nie opłaca, tylko to są po prostu interesy ministra Grubarczyka. To się szacuje, że tym rozporządzeniem podpisali sobie panowie na koszty jakieś 8 miliardów, już to rozpisali w przetargach i my mamy porozumienie w Koalicji Obywatelskiej, Pakt dla Wody, nazwaliśmy to Paktem dla Wody, jako Zieloni to zaproponowaliśmy, że takie rzeczy zostaną zastopowane i te miliardy pójdą na cele najważniejsze. To są te kilka konkretów, które można pragmatycznie zrobić odnośnie kryzys klimatyczny, jak jesteśmy zabezpieczeni, nie jesteśmy. My mamy dosyć bardzo ambitny plan jako Koalicja Obywatelska w tych 100 konkretach na pierwsze 100 dni przygotowania takiego planu obniżenia emisji, w którym do 2030 roku pokażemy, jak obniżyć emisję przez transformację energetyczną i gospodarki transformację o 75% w stosunku do emisji z początku lat 2000. Więc to jest bardzo ambitny plan i mamy to wpisane w program i zamierzamy to zrealizować, więc to jest odpowiedzi z takich konkretów na pana pytanie. Dziękuję. Jasne, to może teraz Dorota Olko, lekarze, tak czuję? Zdrowie. Więc tak, może zacznę o pytania o brakujące pielęgniarki. Jak byłam na tym proteście właśnie młodych lekarzy na Miodowej w ostatni weekend i no, byli tam nie tylko lekarze, tylko tak naprawdę reprezentanci różnych zawodów medycznych i rozmawialiśmy o tych postulatach i jednym z postulatów dla lekarzy było wprowadzenie norm minimalnego zatrudnienia. I tak, żeby po prostu nie było sytuacji, że, no, że jest za mało lekarzy na oddziale, co wiąże się nie tylko z ciężką, zbyt ciężką, przekraczającą możliwości pracą, no, ale także z zagrożeniem dla pacjentów. I osobiście myślę, że to powinno dotyczyć także pielęgniarek, które wykonują tę jakby stałą pracę z pacjentem, opiekują się pacjentami, są tak naprawdę w pierwszej linii pomocy pacjentom i przy zbyt małej liczbie pielęgniarek na oddziale to jest po prostu koszmar. Druga kwestia to są realne podwyżki, a nie tylko na papierze, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby szpitale miały wystarczające fundusze na wypłacenie podwyżek pielęgniarkom, a nie tak jak to miało miejsce ostatnio, że jasne, okej, rząd wprowadza podwyżki, ale szpitale się martwią, jak niby mają to zrobić, skoro są, tak, są zadłużone i nie mają na to zwyczajnie środków. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę i jeśli to jest moja błędna interpretacja też różnych problemów, wyzwań w ochronie zdrowia, ale my zwracamy uwagę na to, że też pielęgniarki mogłyby wykonywać więcej procedur, do których są przygotowane, co oczywiście gdyby było ich więcej. Ale co wiąże się, mają takie umiejętności, kończą studia na Akademii Medycznej, co myślę, że też podnosiłoby w pewien sposób prestiż zawodów, znaczenie w oczach pacjentów, co wydaje mi się naprawdę w Polsce
czymś o bardzo dużym znaczeniu, jeżeli chodzi o zawód pielęgniarki. I pewnie można by wymieniać kolejne rzeczy, ale wydaje mi się to jedna ze sposobów na to, żeby pielęgniarki w Polsce zatrzymywać i zachęcać przede wszystkim młode osoby, żeby szły na pielęgniarstwo, bo to jest dramat, że za chwilę to naprawdę zostaniemy z koszmarnymi wakatami, już mamy z tym problem, a będzie tylko gorzej. I pytanie o akademię, o kierunki medyczne, właśnie nie o akademię medyczne, tylko o kierunek lekarski na tych kolejnych uczelniach. Ja nie ukrywam, że to jest dla mnie trudna kwestia, bo z jednej strony mamy problem, mówimy od dawna o braku lekarzy i trzeba iść w tym kierunku, ale nie jestem przekonana, czy nie wydarzyło to się za szybko w zbyt wielu miejscach i niekoniecznie dobrze do tego przygotowanych ośrodkach. Bo jak na przykład słyszę, że wystarczy, żeby ojciec Rydzyk tupnął nóżką i jednak dostaje zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego na swojej prywatnej uczelni medialnej przecież, to myślę sobie, wow, coś tutaj jest grubo nie tak. I oprócz w ogóle... Oprócz kwestii przygotowania tych uczelni do prowadzenia kierunków lekarskich, kolejna kwestia to są miejsca na specjalizacjach, bo to jest problem do rozwiązania. I oprócz tego, że po prostu potrzeba tych miejsc, żeby było więcej specjalistów, to widzę, jaki to ma efekt antagonizujący na środowisko studentów, młodych lekarzy, jak widzą, że otwierają się kolejne kierunki lekarskie w mniejszych miejscowościach, na mniejszych uczelniach, i zwyczajnie boją się o miejsca na specjalizacjach. Więc myślę, że tutaj przed następnym rządem będzie duże wyzwanie, żeby przeprowadzić jakąś po pierwszym roku ewaluację tego, jak działają te kierunki lekarskie na tych wszystkich nowych uczelniach, gdzie no niektóre powstały na uniwersytetach przymiotnikowych w mniejszych miejscowościach, które wiem na przykład jak w moich rodzinnych Siedlcach dosyć długo już się przygotowywał uniwersytet, no ale z kolei zaplecze kliniczne jest kiepskie i nie ma dobrego pomysłu, jak to rozwiązać, ale myślę, że jednym z rozwiązań byłoby przeciwdziałanie prywatyzacji ochrony zdrowia, bo na przykład ostatnio, przepraszam, że tak dużo wątków otwieram, ale to jest trochę jak się zaczyna mówić o ochronie zdrowia, to jest jak ta, nie puszka Pandory, tylko studnia bez dna, tak, albo taka matrioszka, że wyskakują kolejne. Ale właśnie jak nawiązałam do Siedlec, to przypomniało mi się, że całkiem niedawno, jakoś w ostatnich miesiącach interweniowałyśmy z posłanką Marceliną Zawiszą przeciwko likwidacji oddziału nefrologii, który już prowadziła prywatna firma i szpital dzierżawił infrastrukturę. I była umowa, że będzie nie tylko stacja dializ, ale też oddział nefrologii. No i skończył się ten okres umowy. No i oczywiście firma już nie opłaca się prowadzić oddziału nefrologicznego, tylko zostawia samą stację dializ. A właśnie za chwilę otwiera się kierunek lekarski na lokalnej uczelni. Więc i skoro rozwijają się, pamiętam już teraz, nie przypomnę sobie, z jakim jeszcze w szpitalu wojewódzkim był problem oddziałem zagrożonym zamknięciem, no ale jak ma być zaplecze do kształcenia studentów kierunków medycznych, jeżeli zwijają się oddziały w tych miastach, gdzie te kierunki powstają, więc to jest też problem do rozwiązania, który jest w tle tego wszystkiego. No ale myślę, że na ten moment trzeba powiedzieć, że będzie potrzebna duża ewaluacja po pierwszym roku i decyzja, co z tym dalej robić, bo obawiam się, że fajnie, gdyby tak było, że dalsze inwestycje, wsparcie dla tych ośrodków
pozwolą na kontynuowanie tych kierunków, ale no, nie jestem przekonana, czy we wszystkich przypadkach tak będzie. A, i mogę jeszcze tylko dwa słowa o niepełnosprawnych? Bo po pierwsze uproszczenie orzekania, myślę, bo to jest absurd teraz, ale druga kwestia, bo chciałam o tym tylko, tutaj pewnie Michał Szczerba coś będzie chciał na ten temat powiedzieć, ale chciałam właśnie o zakładach pracy wspomaganej, bo też akurat tak się złożyło, że akurat też z Marceliną Zawiszą wspierałyśmy jeden z takich zakładów podwarszawskich i wydaje mi się, że właśnie największym problemem, zupełnie absurdalnym, są te limity osób ze względu na stopień niepełnosprawności. No bo pojawia się realny problem, że na przykład, no, mówiąc wprost, spośród osób z bardziej znacznym stopniem niepełnosprawności, no zdarza się, pani, która prowadzi taki zakład, opowiada, że no już nie jeden z jej pracowników zmarł. I nagle okazuje się z dnia na dzień, że przestaje spełniać te normy limitów takiej i takiej niepełnosprawności. I tak naprawdę może za to stracić dotację. I my poznałyśmy tam też personel, widziałyśmy, jak to super działa, że ludzie się garną i funkcjonują, po prostu mają szansę na normalne funkcjonowanie, a wystarczy, no wystarczy taki drobiazg tak naprawdę, żeby taki zakład przestał funkcjonować i to by była rzecz, o której bym zaczęła. Tam jest, ja mam świadomość, że tam jest więcej problemów, ale to jest coś absolutnie bezkosztowego dla państwa. To jest po prostu ułatwienie prowadzenia takiej działalności. Więc mam nadzieję, że po wyborach po prostu nowe ministerstwo siądzie do tego i takie absurdy polikwiduje, bo one nie mają żadnego uzasadnienia. Tak, my w Sejmie mamy minutę na wypowiedź w danej ustawie, przy danej ustawie, więc już do tego się przyzwyczailiśmy z Ulą. A czasami mamy nawet, jak prowadzi Terlecki, pół minuty, 30 sekund, więc to jest, słuchajcie, też wyzwanie. Może najpierw pytanie o sprawy zawodów medycznych, szeroko rozumianych. Ja uważam, że są jakby dwie warunki, żeby ludzie chcieli kształcić się na tych kierunkach, a przede wszystkim zostać w Polsce i tutaj pracować, to jest godna płaca i godna praca. I jak byłem też na protestach pielęgniarów, pielęgniarek, pielęgniarzy, to oni też jakby argumentowali to, że po prostu gdziekolwiek nie pojadą, czy do Niemiec, czy do krajów skandynawskich, tam są po prostu dobre warunki pracy. Czyli po prostu pracuje się w jednym miejscu pracy, a nie w kilku miejscach jednocześnie, tak? I nawet dawano mi takie konkretne przykłady, że potrzebne, ważne jest to, żeby mieć jakieś zaplecze socjalne, żeby każdy miał swoją szafkę, żeby było miejsce, gdzie można się przebrać, gdzie można było zjeść posiłek, żeby był ten obiad w pracy, a nie gdzieś tam te kanapki tam po kątach jeść i tak dalej, i tak dalej. Więc to też są takie elementy, które o których warto wspomnieć, czyli godna płaca i godna praca, ale oczywiście płaca musi być podniesiona, no bo to jest dokładnie ten sam przykład jak z nauczycielami, prawda, w szkołach podstawowych. Znaczy niskie płace nie zachęcają do tego zawodu, ludzie odchodzą i szukają innych możliwości zarobkowania, więc pieniądze w systemie są. To chciałbym wam powiedzieć. Są pieniądze po prostu marnotrawione. Raz, że nie wykorzystujemy tych środków z KPO, które są właśnie przewidziane na uczelnie medyczne, na budowę tego zaplecza klinicznego, na zakup sprzętu medycznego. To jest kilkadziesiąt miliardów złotych, które są do wzięcia od ręki. Z drugiej strony przejrzyjcie tylko raporty NIK-u z ostatnich tygodni. Tam jest podsumowanie całej pandemii. Szczepionki, których kupiono za dużo. Zostały zutylizowane szczepionki przeciwko COVID na kwotę miliarda złotych. Miliard złotych to jest pewnie tyle, ile w ogóle wydaje się, nie wiem, na wszystkie teatry w Polsce. Więc po prostu ktoś, nawet nie, prawda? No, może na nie tylko na teatry, ale być może jeszcze na inne instytucje kultury, prawda? Na przykład na poziomie samorządowym łącznie. Więc to są gigantyczne pieniądze. W pewnym momencie chcieli zrobić przekręt, że będzie jeden ośrodek, który będzie prowadził tak zwane teleporady. Wybrali sobie taki szpital w Pułtusku, który miał obsługiwać cały kraj. Oczywiście i wygrał ten przetarg na to zamówienie. Oczywiście z wolnej ręki, bo żebyście mieli pełną świadomość, w pandemii nie było żadnych zamówień publicznych. Wszystko było po uważaniu. No i oczywiście ten człowiek dostał tam zamówienie jak na
kilkaset milionów złotych i nie był w stanie tego realizować. My się tym związkiem zainteresowaliśmy i od razu wypowiedziano mu umowę. Było pytanie o pragmatyzm, na które chciałem odpowiedzieć. Są tematy, które mamy jakby przygotowane od ręki. Znaczy właśnie in vitro jako usługa medyczna będzie mogła zostać wprowadzona zarządzeniem prezesa NFZ-u. Tutaj nie potrzebujemy ustawy i nie boimy się weta Dudy. I ja w ogóle mam taką nadzieję, może jestem naiwny, że Duda nie chciałby skończyć tej kadencji jako prezydent weto. No. Był prezydentem długopisem, a teraz będzie wszystko wetował. Znaczy, wydaje się, że są różne metody, o których mu też Ula mówiła, że będziemy w stanie różne rzeczy wprowadzić. No, pielęgniarki to jest po prostu jakiś gigantyczny koszmar, który czeka ochronę zdrowia. Pielęgniarki jest za mało. Z jednej strony mówią, żeby kobiety pracowały do 60 roku życia, a średnia wieku polskiej pielęgniarki to jest 54 lata. A na oddziałach spotyka się głównie ponad 60-letnie pielęgniarki. I oby pracowały jak najdłużej, bo nie będzie kto nas miał leczyć. Problemem jest też również to, że czasami się człowieka bierze do szpitala, ustawia się go do pionu, później przychodzi do domu i tak naprawdę się znowu rozkłada. Tak? Czyli mamy pomysł dziennych domów opieki medycznej, czyli że po leczeniu szpitalnym ktoś przyjmuje tego pacjenta w trybie nawet dziennym, niestacjonarnym, żeby po prostu doprowadzić i kontynuować to leczenie. I nie wiem jeszcze, jakie było pytanie. Ja mogę przejąć, to jeśli pozwolisz. To tak. Bardzo płynnie, słuchajcie, proszę. Bo myślę, że to już jest czas też na klamry, na podsumowania. Ktoś z Państwa poruszył bardzo ważny temat, znaczy dzień po i co będzie wtedy. Znaczy na ile opozycja, która wierzy, że wygra, będzie w stanie utrzymać się przy władzy, na ile będziemy potrafili rozmawiać o trudnych sprawach, ale też umówmy się, mamy bardzo dużo spraw, które są w totalnym klinczu. To są dwie rzeczy takie, które przychodzą mi już na dobranoc na myśl. To są kwestie właśnie pieniędzy europejskich, bo bardzo często politycy, także opozycji, mówią: odzyskamy pieniądze, KPO odblokujemy. Hola, hola, to nie jest takie proste. Jesteśmy przez PiS władowani w niezłą kabałę, w niezły klincz i nie jest tak prosto odblokować fundusze europejskie w ramach KPO. Prawdopodobnie albo będzie się trzeba dogadać z prezydentem Dudą i tutaj wierzmy w to, że będzie chciał pozostać kimś więcej niż tylko prezydentem weto, bądź też będzie trzeba zaproponować nową ustawę, która te środki odblokuje, bo pamiętajmy, wszystko leży w Trybunale Konstytucyjnym, który jest tutaj też w pacie. A drugą rzeczą, o której musimy pamiętać, która dotyczy każdego z nas i naszych kieszeni, to jest ta, chciałam powiedzieć, cholerna, ale w teatrze nie można, no, ale to jest ta inflacja i wzrost cen. Parę dni temu Narodowy Bank Polski ogłosił wielki sukces, że Polska rzekomo już poradziła sobie z inflacją. Jak dobrze wszyscy wiemy, Polska podąża scenariuszem węgierskim. Na Węgrzech w zeszłym roku Orban też ręcznie sterował cenami paliw i energii. No właśnie przed wyborami typowa kiełbasa wyborcza. Co się okazało? Po wyborach ceny dramatycznie wzrosły. Dzisiaj Węgry są państwem członkowskim o najwyższym poziomie inflacji w Unii Europejskiej. I niestety musimy mieć świadomość, tu patrzę na moich bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki, którzy są w polityce dłużej niż ja, to będzie niesłychany wysiłek, jak chociażby te dwa problemy, a tych problemów jest mnóstwo, będziemy w stanie rozwiązać, ale też musimy pamiętać, że musimy, i tu do Państwa też apel, zrobić wszystko, żeby zachęcać ludzi do głosowania na partie opozycyjne, żebyśmy nie byli za te kolejne, 4 lata w czarnej, jesteśmy w teatrze, tak? To Kisiel mówił, żeśmy się ułożyli w czarnej, nie będę podpuszczać pana posła, żeby przypomniał słowa Kisielewskiego, ale wszyscy dobrze wiemy, także 15. Nie chcemy urządzić i my chcemy zmienić rzeczywistość. I myślę, że przede wszystkim my jesteśmy tutaj w stanie się porozumieć. Znaczy to jest najważniejsze, że tutaj było pytanie o personalia. Uważam, że za wcześnie jest na personalia. Znaczy
Oczywiście chciałbym, żeby ktoś odpowiedzialny za kulturę, to była osoba, to był menadżer kultury, to był człowiek, z konkursu, nie tak jak teraz w Warszawie, nie? To tak co dalej. Gliński w Zachęcie chce zbyt. Jeżeli ktoś ma się zająć obszarem zdrowia, to musi być ktoś po prostu, kto się na tym zna i wie, jak dokonać tej reformy, a nie będzie to stanowisko dla stanowiska, więc no to będą, to będzie gigantyczna praca, którą będziemy musieli wykonać, ale pamiętajcie też, że tam jest stajnia Augiasza. My tam zastaniemy trupy w szafach, znaczy zostaniemy umowy popodpisywane na 3 lata. Oni stworzyli coś takiego, co się nazywa Agencja Badań Medycznych, nie wiem, czy o tym słyszeliście, która ma finansować prywatne badania komercyjne i już podpisywane są umowy na 3 lata, które będzie bardzo ciężko po prostu rozwiązać. To jest, a finansowanie tej Agencji Badań Medycznych to jest, są pieniądze z NFZ. Oni wzięli 0,3% planu finansowego NFZ-u na to, żeby miał Szumowski, jego brat i jego były asystent mały NCBR medyczny, którym będą mogli zarządzać i gdzie będą przekazywać dotacje po prostu na badania kliniczne, które nie zawsze się kończą powodzeniem, bo tak to nazwijmy. Jeszcze mam 20 sekund. Poprosiłam o, na to, żeby odpowiedzieć na te pytania, które czuję, że jeszcze nie zostały odpowiedziane. Dla osób z niepełnosprawnościami myślę, że niewystarczająco powiedzieliśmy, a to jest bardzo ważna grupa, która została bardzo źle potraktowana w tych ostatnich 2 kadencjach. Mamy między innymi z tych konkretów na pierwsze 100 dni taki konkret, który myślę, że jest bardzo ważny dla tej grupy, to jest zlikwidowanie tej pułapki rentowej, czyli gdzie osoba z niepełnosprawnością nie może pracować, bo straci rentę. To jest po prostu pierwsza rzecz do likwidacji. Również podwyższenie renty socjalnej do przynajmniej tego minimalnego wynagrodzenia. To jest kolejny konkret. Usługi dla asystenckie. To musi być rozbudowane i tu do tego się zobowiązaliśmy, żeby w ciągu pierwszych 100 dni wprowadzić ustawę, która te usługi zaoferuje i rozpocząć szkolenia, rozpocząć nabór do programu. Czyli bardzo konkretne zmiany, ale o więcej zachęcam. Tam jest więcej postulatów, o których nie będziemy mieli czasu dzisiaj na stronie 100 konkretów. Natomiast jeszcze bardzo ważne, budowanie mostów i posklejanie naszego społeczeństwa z powrotem. Pan o to pytał. Odbudowa mediów publicznych jest kluczowa i ona w tym zadaniu pomoże. Jedno, że też jak strona demokratyczna przejmie władzę, to jest też odpowiedzialność, że musimy być prawdziwymi demokratami, że rozliczenie tak, ale nie zemsta i szacunek dla drugiej strony i myślę, że to jest pierwszy Terlecki krok. Terlecki medalu nie dostanie. Jasne, i w ten sposób chciałbym zakończyć i bardzo podziękować za przede wszystkim jakby wreszcie naprawdę spokojną i wydaje mi się debatę, jakiej potrzebowaliśmy, debatę, która nie jest konfrontacyjna, debatę, w której mamy wystarczająco czasu na każdy głos i bardzo wam za nią Państwu i naszym kandydatkom i kandydatowi dziękuję.